18 kwietnia w Dębowcu odbył się pierwszy gminny przegląd poezji i pieśni patriotycznej. Szkoła podstawowa w Dębowcu w tym roku szkolnym przygotowuje się do nadania imienia. Będzie podstawa w Dębowcu imienia cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Takie święto odbywać się będzie już 2 czerwca, na które serdecznie zapraszamy. Wszystkie te działania właściwie złożyły się na to, aby przeprowadzić pierwszy gminny konkurs poezji i pieśni patriotycznej. Uważam, że podjęcie się organizowania konkursu pieśni patriotycznych w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne przedsięwzięcie, dlatego że znajdujemy się w momencie, w którym zmienia się pojęcie patriotyzmu, zmieniają się konotacje, które związane są z pojęciem patriotyzmu. I rzeczywiście dla nas, pokolenia powiedzmy średniego, w porównaniu z pokoleniem naszych rodziców i dziadków, to już jest ogromna zmiana. Natomiast dla tych maluchów, dla tych dzieci ze szkół podstawowych, pojęcie patriotyzmu, które odnosi się do czasów wojny, to jest bardzo odległa konotacja, bardzo odległe jakby wyobrażenie o tej wojnie, prawda? Dlatego dzisiaj widzimy, obserwujemy na podstawie repertuaru, który był dzisiaj zaprezentowany, że jednak powoli zmienia się wyobrażenie o tym, kim jest patriota, kim jest mały patriota. I rzeczywiście to jest bardzo dobrze, że to pojęcie się zmienia, że dzieci zaczynają rozumieć po swojemu to pojęcie, że dorośli wprowadzają je w poczucie takiej łączności, integracji z ojczyzną, nie poprzez tylko i wyłącznie perspektywę wojenną, ale to, co ich dzisiaj otacza, to, co dzisiaj jest dla nich ważne, że język, że rodzina, że strony ojczyste, to, co znają, prawda, że autorytety, do których mogą się odwoływać, to jest tak naprawdę dla nich dzisiaj patriotyzm, to, że oni potrafią siebie odnaleźć w tej trudnej, zglobalizowanej rzeczywistości. Rzeczywiście to jest bardzo ważne i cieszę się bardzo, że w tym kierunku możemy obserwować przemiany tego repertuaru na konkursach patriotycznych. Grażyna Lech, Polska. Polska jest taka swojska, dla dziewczyny czy chłopaka? No dla mnie, dla ciebie, dla każdego Polaka. Słowiański język wokół słyszę, wiem, że popiela zjadłe myszy. Kocha w ty dom ten stary dach, co prawi baść o dawnych dniach, omszałych wrót, rodzinny próg, co wita cię z cierniowych dróg? Z piersi matek, z ojców grobu, z gór wysokich, z rzek przejrzystych, z ziemi, z modlitwy narodu, powstał język mój ojczysty. A gdy się stanie to, co im się śniło, będą mówili, że wyszli do raju. A to się wszystko dzieje w moim kraju. Laureaci przeglądu wystąpią podczas koncertu z okazji świąt majowych oraz podczas uroczystości nadania szkole imienia cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Było ciemno.